Hej moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Planet Crafters. Kochani, kontynuujemy sobie naprawę naszej bazy. Naprawę. Budowę, nie naprawę. Krzemu brakuje. Tu 3 sztuki akurat mamy. Robimy sobie jeszcze super stópki. Aluminium. Jak zwykle, czegoś zabraknie. Super stópka, super stópka. Magnes kobalt. Kobalt jest. Mamy super stópki. I kolejne jądrowe cudeńko musimy zrobić. Ja na razie to tak postawię tutaj nawet, bo nie mamy i tak gdzie tego stawiać. To jest problematyczne w sumie dla nas. Krytyczny poziom nawodnienia. No problem, mamy wodę. Ej, jak ja to robiłem, że... Czy ja zrobiłem 3 super stópki? Kurde. Nie tak chciałem to zrobić, ale okej. Nie tak chciałem to zrobić. Dobra, wodę sobie zbieramy oczywiście. Tutaj mieliśmy dużo złomu, który nam powypadał. Tu nam już nic nie wypadło? Chyba nic. Chyba nic. Takich rzeczy jeszcze powypadały, dobra. Więc tak, potrzeba nam nadal dużo żelaza, ale... W związku z tym, że ostatni odcinek spędziliśmy full na budowie, to ja bym nawet był skłonny gdzieś się przejść tym razem. Więc tak. Co by nie było. Ja tu gdzieś chyba jeszcze miałem jedną butelkę powietrza. Jaki pierdolnik, matko boska. Dobra, jedna butla powietrza jest. Co potrzebujemy? A to zbierzemy w sumie. W sumie to zbierzemy. Wezmę sobie jedzonko jeszcze tylko na szybki wypadek, bo znając życie, to mogę zgłodnieć. Mogę zgłodnieć. A weźmiemy sobie na tą rację żywnościową. Tak mam tego sporo. Co prawda nie mam w tej chwili jeszcze robionego żarełka, ale... Ale. Dobra, lecimy do tamtego wraku tym razem. Nie byliśmy tam jeszcze, więc myślę, że możemy się tam przejść i zobaczyć co nieco, co twórcy przygotowali właśnie w tamtych wrakach. Myślę, że jeszcze jakieś rakietki można było wysłać na Iryd. Tego Irydu też trochę nam wpadło, więc luzik. Pamiętam, to było 3 żelaza, 2 tytanu, tak? I krzem. Plus magnes. Już sobie powoli możemy to zbierać. Krzem już mamy. Piro już nie olewa krzemu. Krzem się przydaje. Z żelazo, żelazo. Dobra. To jeszcze 2 sztuki. Krzem. Tu jest żelazo. Tytan. Tytan nie. Tytan nie. To jest skrzynia. Uran, aluminium, rację. Dobra, spoko. No i przy okazji już mamy, co chcieliśmy. Serio, komety teraz. Teraz komety. Gro, jesteś niesprawiedliwa. I one lecą jeszcze tu. Rozsiewacz nasion. Tego jeszcze nie mieliśmy. Tego jeszcze nie mieliśmy. Może tu jakieś super stópki znajdziemy. Myślę, że możemy sobie zrobić poziom mieszkalny w tym miejscu. Pyk. I wchodzimy do tego grajdołka. Co my tu mamy? Jakieś krzesła, inne złomy. Jest jak głośno. Jak tu jest głośno. Jak tu jest głośno. Dobra, rozbierzmy to barachło, te szczątki. Coś tu jest? Jakieś przejście, nie? Nic? Chyba nie. No całkiem podobny wrak do tego, co już zwiedzaliśmy poprzednio. Chyba złote nasionko widzę. Tak mi się wydaje. Vegetuba? Vegetuba. Nasiona nulna, nie. Niestety nie. To jest zwykłe. A nie, to są 300. Super stópki.
Musimy w ogóle sobie zrobić ten te trzy. Nie, nie te trzy, te pięć. Lesek. To by się przydało i to bardzo. No cały czas mówiliście mi o tych ścianach niby. Wow, ej, tu jest przejście. Tu było przejście. Uhuhu. Nawóz, super stopik, no nie, no te rzeczy tutaj rządzą. Te rzeczy tutaj rządzą, naprawdę. Tylko ja już nie mam miejsca i to mnie martwi. To mnie martwi. Silnik rakietowy, fuck yeah. Tu jest więcej tego chyba, czy nie? Po to się musimy wrócić, bo jednak żelazo się teraz przyda. Tego zniszczyć nie da, rozumiem, okej. Okay. Dobra, wyjdźmy tutaj na chwilę już. I tak nie mamy miejsca, a myślę, że jak sobie poskładujemy to w jedno miejsce i dopiero potem sobie zaczniemy to zbierać, myślę, że to lepiej wyjdzie niż takie latanie co chwilę, tylko tak. Też nie pomyślałem, że wyrzuciłem to żelazo, teraz nie mam nawet z czego skrzynki zrobić. Teraz nawet nie mam z czego skrzynki zrobić. Byłem 3 sztuk. Tu jest żelazo. Ale tutaj, kurczę, z tym żelazem. Dobra, jest tutaj niby. Ale tylko jedna sztuka. O, jest druga. Dobra, mamy. Mamy komplet. Robimy sobie tą dużą skrzynkę, która pozwoli nam zestakować więcej przedmiotów. I wracamy dalej do środka, no musimy ten wrak dokładnie przeszukać. Dokładnie musimy go przeszukać. Dobra, duża szafa. Wszystko sobie tu wrzucamy. Oprócz racji w sumie. No w sumie czy ja teraz potrzebuję? Nie potrzebuję, tylko butelka tlenowa, żeby w razie czego jak się gdzieś zatnę, to... Żeby się ratować. Zawsze dwa sloty więcej, nie? Zawsze to jest dwa sloty. A dziwne, że tych wegetup nie da się wziąć. O właśnie, to jest mikrochip. Mikrochip. Także myślał, że to będzie. O, rozbierz szczątki. A ty gagatku, no to są ukryte ściany. Nożnik ten 200, 300, no nie no, świetnie. A ty. 25 i to jest drzewa i terra. O ty. Nie no dobra, znów tu musimy przyjść. Ja myślę, że ten przedział mieszkalny to my sobie nawet chyba rozwiniemy bardziej. Tak będziemy latać, kurczę, co chwilę. Skrzynka kolejna. Otwórz szafkę, przerzucamy wszystko, co jest możliwe. Oprócz tlenu. Jak my to potem przeniesiemy, to nie wiem. To już nie wiem. To jest dopiero w sumie pierwsze pomieszczenie takie większe. Zbieramy. Przecież już wiemy, że nic nie zostawiliśmy w tym miejscu. No, czyli trzeba szukać tych ukrytych miejsc. No, to jest dosyć ważne. Jak widać, surowcy jest sporo. Teraz się będę przyklejał do każdej ściany. Nasiona tłustka. Mnożnik tlenu 400. Nazwisko niepowiązane, te. Nazwisko niepowiązane. Coś tu mi zabrzęczało. Rozbierz szczątki? A to stąd te szczątki, dobra. Jestem już przewrażliwiony. Totalnie przewrażliwiony. Tu nic chyba nie ma. Tu nic chyba nie ma.
było wejście tylko na górę i tyle. Ale ja nadal będę sprawdzał teraz te boczki, bo naprawdę te boczki mogą ukryć bardzo fajne i ciekawe rzeczy. Nie sądziłem, że aż tak bardzo. Oj, zamknięte? Jaja sobie robicie? Niski poziom nawodnienia. Luzy. To jest zejście w dół. Przedmiotów trochę już mamy. To jest jakiś przedział mieszkalny. Rozglądam za tymi jeszcze pojemnikami małymi, ale chyba tu nic nie ma. Oprócz tych piękności. O, rozbierz skrzynię? Tu jest jakaś skrzynia? Coś tam było. Tak, tu były skrzynki. O kurde, dobra, sporo tego. Cofamy się, musimy się napić to raz. I wrócić po resztę rzeczy. O ile będę potrafił tu wrócić, bo ja naprawdę mam pamięć po prostu złotej rybki. Pamięć złotej rybki. Kupimy sobie to. Raz je jedno już możemy zjeść oczywiście. No i nam już brakuje niestety miejsca. Dobra, niech będzie tak. O. Dobra, znów tędy wozimy. Znalazłem. Tędy już byliśmy, więc możemy sobie wrócić do tych skrzyneczek, które tu były. I zebrać wszystko inne, co zostało. Jak to żelazo tu wsadziłem? To była cała skrzynia żelaza. Ej, nie pamiętam, żebym ja tu wsadził żelazo. Może zobaczę sobie na nagraniu, że naprawdę normalnie szaleje. Normalnie szaleje. Chwila odpierdziela w tych ciemnościach, no. Czuję się jak w Alien Isolation albo coś takiego. Żadnych sekretów już nie będzie, ale na wszelki wypadek jeszcze przejdę się i sprawdzę. Tak, już tu nic nie wyskakuje. Tu nic nie wyskakuje, dobra. Tu nic nie ma? Chyba nie. Chyba nie, dobra. Skoro tak, no to wchodzimy. W takim razie wszystko przeszukane, jak przeszukane być powinno. Dobra, wyłazimy. Bo już mnie te ciemności troszeczkę irytują. Powiedział, po czym wyszedł w nocy. Świetnie. Nie tak miało być, ale okej. No ale okej. Jak sobie patrzę przy okazji, czy nie ma tu jeszcze nigdzie żadnych wejść, ale chyba nie. Ej, tam ktoś jeszcze jest. W ogóle w tekstury wlazłem. No. Ej, tu się nie da wejść? Czekaj, gdzieś tam jest. Może i się nie da. Może i się nie da. Dobra, chyba się nie da. Nic się nie da rozwalić. Dobra, trudno. O, chyba że tu. Tu coś jest. Nasiona nulna. Czyli coś się jeszcze znalazło. Jakaś pojedyncza skrytka. Warto obszukiwać te wszystkie
wraki i to tak do końca. To jak my to teraz zabierzemy? To jest dobre pytanie. Jak my to zabierzemy? Nie mam pojęcia. Otwórz szafkę, przelurkuj wszystko, żelazo zostaw, okej. Liczę, że coś jeszcze tu znajdziemy. No, wielkomowa, właśnie o skrzynkę mi chodziło. Superelki znów. Bo jestem ciekaw, co jest na końcu mapy. Czy w ogóle da się przejść na koniec mapy? To jest bardzo ciekawe. Wow. Może i się da, ale tutaj nic nie widzę. Ani surowca, ani nic. Tylko deszcz. No ale sprawdźmy. Może gdzieś tam koło tej skały coś będzie. Ciekawe. Na pewno na jakiś, tak czy tak pod koniec już jak będziemy tutaj grać, na pewno zrobimy jakiegoś tripa na sam koniec mapy. Ale to jeszcze nie teraz. O ile zaraz nie padnę pod tekstury. Ale tu już się surowce respią. Już surowce są. Tu już surowce mamy, ej. Czyli coś tu jeszcze jest. I można to nawet obszukać. Którą mapa generuje, to znaczy, że można. Dobra, ale bierzemy te surowce, które wydropiliśmy i myślę, że czas najwyższy wrócić do bazy. I wysłać kolejną rakietę. Wygląda się, że dwa silniki rakietowe sobie ogarnęliśmy i mamy chyba nawet sporo stópek. Sporo stópek mamy chyba. Dobra. Więc tak, zacznijmy od stópek, bo stópki nas najbardziej interesują. Stópki to jest życie. Potem oczywiście chipy. To też jest bardzo ważne. Kolejne stópki, kolejne chipy. Nie chcę żelaza na razie. Dobra. Silniki rakietowe również bierzemy. To też jest priorytet dla nas. Pręt irydowy jest dosyć wartościowy, więc też sobie weźmiemy. Ten nawóz sobie weźmiemy. Uran też jest wartościowy. 300 też weźmiemy sobie. Ups. Uran też bierzemy. Kolejna 300 też. 400 na pewno bierzemy. Te z rzepkami również pręt też weźmiemy. Kurde. Nie mamy miejsca już. Nie mamy już miejsca. Jeszcze stópek nie wziąłem wszystkich. Ryzykuję. Już wszystkie stópki chyba wzięte, prawda? Prawda. Co potrzeba w ogóle do te trójki? Nie mam pokazanego nawet. Dobra. Wracamy do bazy. Na szybciorku. Myślę, że jak to przeniesiemy, to już naprawdę będzie full opór. Full opór konkret. Zaraz zobaczymy, na jakim poziomie mamy już tę reformację gotową. W sumie ta biomasa się u nas jeszcze nie generuje, a ta biomasa jest ważna. No właśnie, trzeba coś z tą biomasą pokombinować jeszcze. Ale to już chyba na drugim poziomie sobie zrobimy.
Na luzie powietrze nawet brać nie muszę. Na luzaczku sobie zalecieliśmy. Ops. And here we go, dobra. Najpierw schematy. Schematy mnie najbardziej interesują. Buty zręcznościowe te 3, fajnie. Plecak odrzutowy te 2, świetnie. Gablota. O, może być. Może być. Dobra, ale co potrzebujemy do plecaka? Te 5, super stop, tytan. Na luzie. Powinniśmy na luzie to zrobić. Przepraszam. Dobra, Tuska zostawimy tutaj. Zostawcie Tuska w spokoju. Plecak T4. Tytan i 3 stópki. Zróbmy sobie plecak T5 i zobaczymy, czy... No dobra, daje więcej i to znacznie więcej. Spoko. Buty zręcznościowe T2, ewentualnie plecak odrzutowy. Czy możemy zrobić? Możemy zrobić plecak odrzutowy lepszy. Siarka, stop. Siarka była tutaj chyba. Siarka, stop. Osm aluminium to raczej nie ma problemu tutaj. Plecak odrzutowy T2. No i gitara. I buty zręcznościowe T3. Tylko butki to się chyba robi tutaj. Wybuchowy proszek, tego nie mamy. Tego niestety nie mamy. A jaki mam mikrochip? T2 dopiero mam wydobycia. A my możemy to zrobić. 2 krzemu, 2 super stopu. 2 krzepu, krzemu, nie skrzepu. 2 super stopu. Aluminium. I 8. Jednak to wydobycie też się przydaje. Te trójeczka. Pyk. I te czwóreczka. No i fajnie. No i fajnie. Czy my sobie teraz możemy szybciej skoczyć do miejsca z tymi itemami? Ja bym to chciał wszystko wziąć jednak. Ja bym to chciał bardzo wziąć wszystko. Jednak trochę czasu lecenia jest. Mam nadzieję, że ten teraz plecak już będzie lepszy, że nie będzie tak spadał. Ej, gdzie jest ten wrak, bo się zgubiłem? Tam jest. Na szczęście znalazłem. Na serio, mi się wydaje, że ten kompas był od początku. Nie wiem, co ja z nim zrobiłem. Ale dałbym sobie rękę uciąć, że on był. Dobra, witam kolejne przedmioty. Witam i o drogę pytam. To żelazo mnie kusi bardzo. Tyle żelaza naprawdę ciężko znaleźć. Teraz trochę jak sobie rozwinęliśmy ten kipunek, to naprawdę jest już mały problem. Jeżeli chodzi o miejsce. No kurde, tyle żelaza. Może dokończymy nawet wszystkie nasze podesty. W sumie też jest ważne do zrobienia, bo jakby nie patrzeć, musimy zrobić dalsze generatory. Ty pomyśl, jak na początku my tutaj graliśmy i tak wolno chodziliśmy, zbieraliśmy te pojedyncze surowce i tak dalej. A w porównaniu do tego, co jest w tej chwili, to jest oj, niebo i ziemia. Serio, wolno ta woda spada, ten deszcz. Taki nierealistyczny trochę. Takie trochę nierealistyczne. Ale czy ja szukam realizmu w grze, gdzie kolonizujemy planetę?
Oj, Shiro. Komu nie chce się wyczepować? No właśnie. El Fundamento. Na razie robię taką wódkę po to właśnie, żeby potem się nie zablokować i nie zostawić na przykład jakiegoś kwadraciku wolnego. Jeszcze trochę mamy. To, że się nie da robić wielu rzeczy jakby na raz. To też by się przydało, taka funkcja. A potem sobie zrobimy podwójne. Dobra, zastępujemy i tu. No jeszcze trochę dużo razy zostało. Trochę tego żelaza jeszcze zostało, więc na luzie. No i całe żelazo, które złapaliśmy, wykorzystamy na podesty. Na podesty. Tak mi się ujebało, no i tak już mam, no. Co ja poradzę? Co ja poradzę? No jeszcze dwie sztuki możemy zrobić. Że akurat to kończymy tutaj, żeby w razie czego coś postawić. Jak to nasza woda wygląda? 23,5%. No nie jest to dużo, nie jest to dużo. Trochę zaniedbaliśmy to wszystko. No ale cóż, ale cóż. Jeszcze zanim my to segregujemy i tak dalej, to trochę minie. Dobra, ostatni wypad robimy. Ostatni wypad robimy i myślę, że starczy nam teraz miejsca. Żelaza tam raczej nie będzie. Więc ze spokojną głową to sobie ogarniemy. No i musimy więcej zrobić teraz z tych wierteł wydobywczych, bo może zbieranie takie pojedyncze przedmiotów jest naprawdę irytujące. Dodatkowo musimy zobaczyć, czy możemy wydobywać osmy. Więc musimy sobie też trzy. Chyba trzy osmy było, prawda? Dobrze pamiętam. Gdzie jest ta wiertnica? Gdzie jest ta wiertnica? Zgubiłem. Tu jest. Dwa osmu. Dwa osmu jest potrzebne, żeby zrobić wiertnicę, więc akurat. Akurat. Dobra. Oj, chyba nam nie starczy tego miejsca. Nie starczy nam tego miejsca. Shit. Za dużo nasion. Dobra, na razie te nasiona zostawię, bo one naprawdę nie są nam aż tak niezbędne w tej chwili. O. No i spoko. No i spoko, na razie jeszcze to zostawię, tą szafkę sobie rozbierzemy. Wow, no tu trzy żelaza było, no tak. Kurde, no kusi, żeby wziąć. I chyba wezmę. To jest jednak trzy żelaza. Kusi jak cholera. Więc tak, nasiona Lirma możemy bez problemu zostawić, to nie jest potrzebne jeszcze nam w tej chwili. Tu jest jeszcze ta bryłka bioplastiku, która by się przydała do wzięcia. Tak, od kobalt zostawimy i mamy. I tą szapkę rozbieramy. I akurat jeszcze 6 żelaza wpadło. I na razie tu nie wracamy, jeżeli będzie nam potrzeba jedzenia, to wiemy gdzie się zgłosić. I tak będziemy raczej na fasolkach żyć. Nie wiem, czy to jedzenie do craftingu jest jakieś potrzebne, czy będzie jakieś gotowanie, czy nie, ale na razie tylko to nam jest potrzebne. Musimy też odwiedzić tamtą wiertnicę stamtąd jeszcze. Oho. Tyle obowiązków, tak mało czasu, no. Pół godziny.
Ledwo, ledwo. Chociaż ostatnio już naprawdę z tymi odcinkami trochę przesadziłem, jeżeli chodzi o czas nagrywania. Niektóre mają tam po 34, widziałem. Więc Shiro poszalał. Shiro się wkręcił w Planet Craftera, no. Ale widzę, że i wam się nawet podoba ten Planet Crafter. To mnie oczywiście bardzo cieszy, bo i mi się w to przyjemnie gra. I wam się to przyjemnie ogląda. Okej. Dokończmy tą naszą platformę. Dokończmy. Kontynuujmy naszą platformę. Fundament. El Fundamento. El Fundamento. Dobra. Mamy obwódkę zrobioną chyba, co? O, jest. Jeszcze jedną możemy zrobić. Akurat tutaj jednej nie było, to spoko. O, i gitara. No to już niewiele zostało. Już niewiele zostało, już naprawdę to ma jakiś sens. Ma jakiś to sens. Wygląda nawet spoko. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z Planet Craftera. Trzymajcie się. Hej, hej.